ja nieraz taką właśnie do ludzi coś przemawiam z wózka, to oni lepiej odbierają niż od kogo innego, bo wiedzą, że na wózku to tak jakby, znaczy jak na jakiejś ambonie siedział czy coś takiego, nie, i przemawiał tak jak ksiądz. Panie Boże, tak bym bardzo chciał i tak marzę o tym, żeby mieć jakąś ozdobę dla mojego życia, to znaczy, żeby dał mi Pan Bóg płci odmiennej taką osobę według mojego serca, według moich myśli, znaczy on wie najbardziej i najlepiej, żeby dać mi to, co mi, dla mnie byłoby najlepsze. Nie żądam, żeby Panie Boże, żebyś mi dał taką bardzo piękną osobę czy coś takiego, ale taką średnią, taką obliczam, że można byłoby jeszcze ze mną też żyć. Druga osoba by się czuła na pewno dobrze. Przypadałoby nawet, jeśli podzielić moją rentę to na połowę, to gdzieś ponad 1000 zł na osobę byłoby to. Także ja uważam, że można jeszcze byłoby jakoś przeżyć. A tym bardziej, że jestem taki trochę zaradny człowiek. Nie takim, że nic nie umie zrobić, nigdzie nie zarobi. A ja jakoś tak w swoim życiu radzę. I że co wezmę do ręki, to z ręki nie wypadnie. Wszystko zreperuję, wszystko zrobię. Zaczynam robić łazienkę. O, mam tu taboret i wtedy właśnie wchodzę na rusztowanie. Sam je pozbudowałem, żeby nie ruszyło się, żeby mógł bezpiecznie się czuć. I o, zobaczcie, teraz taka jest szczelina, że mogę tą szczeliną wydostać się na wierzch rusztowania. O, w ten sposób. Czuję się na rusztowanie i mam zawsze przygotowane deski, żeby mógł ja to wszystko samodzielnie zrobić. Teraz zakładam z powrotem ten otwór, żeby czasami w niego nie wpaść. I właśnie o to przykręcałem śrubami ten kanciak, żeby można było deski przybijać. Już zacząłem przybijać. Deski już są też. Muszę przybić tak równiutko i wtedy obijać pilśnią. No już mam drzwi przygotowane, łazienkowe. I to będzie wyglądało tak. O. O, w ten sposób. Tutaj będą drzwi zamieszczone. O tak. Brodzik mam też, co można będzie prysznic zrobić. No i właśnie ja to sam wszystko wymyśliłem, sam to wszystko robię. Na przykład spadnie coś, jakiś narząd, to muszę zejść, muszę to wziąć, z powrotem wnieść. I przybijałem sam. Sam to wykładałem, znaczy tymi deseczkami, tym blazerią, sam ją robiłem. Światło też trochę przerabiałem, bo mieli za nisko opuszczony kabel, za nisko to wszystko było, musiałem trochę podnieść wyżej. I tak wszystkie sufity i w sieniach to zrobiłem tak samo, i w pokojach, ścianówkę to też postawiłem sam, nie najmowałem nikogo, bo kiedyś z wujkiem trochę pracowałem, pojąłem jak to się robi i sam później wszystko robiłem, żeby jakoś to wyglądało. No. Bolą mi w lokciach, bolą mi nadgarstki, nawet nieraz puchną mi te ręce, takie jak poduszki się robią. No i później jakiś czas muszę smarować czymś tam i taką właśnie pocierać mocno i w ogóle. I co jeszcze, że teraz na przykład leżę, odpoczywam, wstanę, bolą mi stawy w barkach, bolą mi lokcie. Ja myślę sobie, przecież ja nigdzie dzisiaj nie jeździłem, nic takiego nie robiłem. A dlaczego tak boli? O właśnie, to już oni są wyrobione. Życie jest piękne, chociaż na wózku. Nawet nieraz myślałem o takim czymś, żeby był o tak ucięty, żeby już bioder nie było nawet. I to jeszcze by się chciało żyć. Nawet żeby taka była możliwość, to jeszcze nawet by się chciało i tak żyć. Przyjaciół za bardzo nie mam, bo na wieś nie mogę sam chodzić i pójść do nich. To przychodzą, rozmawiają ze mną. No. Ale ja taki jestem trochę taki niegościnny, nie ugoszczę, bo nie to i trudne jest ugościć. Dlaczego? Dlatego, że wszystko na wózku, a wszystko przewieź i w ogóle to trzeba mieć ręce zajęte tym, znaczy, żeby wózek mój poruszał się. No i a tu trzeba było na kolana stawiać, a jakichś kolan nie mam. No to...